Obawialiście się odwołania tego koncertu dzisiaj? W porównaniu do tego, który miał być tam w 2006? No to... to... Wiem, że ten jeden był odwołany, a wy mówiliście, że dwa. Tak, dwa były odwołane. Ten był trzeci, doszliśmy do wniosku, że to już do 3 razy sztuka. Jeżeli teraz się okaże, że też nasz przyjazd będzie odwołany, no to, to już nie będziemy się więcej starać. No to jest próba się do Irlandii. No... to bardziej ryzykowne by było chyba, nie? Nie wiem właśnie. Z czego wynika fakt, że porzuciliście granie niektórych coverów? Chociaż bardzo fajnie wychodziły i fajnie spełniały koncert, a... Nie wiem, do czego się odnosisz, jeżeli chcesz się odnieść do dzisiejszego koncertu, to jest to koncert tak zwany skrócony. On trwał tylko niespełna godzinę. Mhm. Normalnie nasz koncert trwa po 2 godziny. No ale wiem, że już nie gracie, no, macie w swoim repertuarze w sumie 12 chyba coverów, a niektóre porzuciliście, gracie inne, z czego ten fakt wynika? Wynika z tego, że wiesz, mamy tyle własnych utworów, tak obszerną własną twórczość, że no, musimy sięgać po covery. Mm. Sięgamy po covery tylko wtedy, kiedy mamy po prostu ochotę. Jacek Pisko w sumie był odpowiedzialny za aranżę na akustycznej, a jaki był twój, wasz wkład w tę aranżę? Zagraliście to, co wam podał, czy jeszcze próbowaliście coś tam rzeźbić? Odwrotnie. To Jacek dopasował się do zespołu, tak naprawdę. Ponieważ jakby mieliśmy własne aranże piosenek zrobione tylko na gitary akustyczne i Jacek po zapoznaniu się z tymi naszymi aranżami po prostu dopisał szmyki, dopisał partię fortepianu i tak to było. Mhm. A płyta akustyczna często to jest jako zwieńczenie takiego wieloletniej pracy. Zwalniacie tempa, czy to po prostu akurat taka może była odskocznia? Wiesz co, no od czasu do czasu trzeba wytchnąć, wiesz. My jesteśmy w ciągłym biegu, w ciągłej trasie tak naprawdę. Nie próżnujemy, gramy bardzo dużo koncertujemy. Kiedy jakieś 6 lat temu zagraliśmy pierwszy raz pierwszą trasę akustyczną, wtedy w takim niewielkim składzie, bo skład był tylko powiększony o Marcina Trojanowicza, który grał na klawiszu i akordeonie w niektórych utworach, to tak nam się to spodobało i myślę, że publiczności też, no bo taki mieliśmy już odbiór na koncertach, że jest fajnie, że ludzie mogą słyszeć te nasze elektryczne utwory w takich nowych aranżach, nowych wersjach, bardziej akustycznych. I postanowiliśmy wtedy, że no powinniśmy chyba jednak wydać taką płytę koncertową, więc jakby nie nagraliśmy płyty, wiesz, studyjnej, akustycznej, bo chociaż też mieliśmy taki pomysł, ale potem doszliśmy do wniosku, że w zasadzie należałoby zarejestrować taki koncert, jeden koncert po prostu akustyczny i wydać to na płycie. No i tak się stało, po prostu 1 października w zeszłym roku w Łodzi koncert został zarejestrowany. A w grudniu ukazał się już pan DVD. Mhm. Piosenka Zontań tu, to w zasadzie chyba pierwsza twoja taka autorska pełni piosenka. Jak dzisiaj na nią spoglądasz z perspektywy? To jest pierwsza piosenka, którą w ogóle wykonałem, którą pracowałem w ogóle na pierwszej próbie, w której byłem w życiu w zespole. I to jest pierwszy tekst, który napisałem do zespołu IRE. Jak dzisiaj patrzysz na ten numer? Z dumą, czy tak raczej wydaje ci się, że inaczej bym to zrobił? Nie. Wiesz, ja nie lubię zmieniać rzeczy, które już zrobiłem. Albo jeżeli mi się nie podobają, to ich po prostu nie... Piosenek na przykład, jeśli mi się piosenki nie podobają, to ich po prostu nie śpiewam. Mhm. Ja nie będę ich zmieniał, bo to już nie ma co zmieniać, wiesz. To jest zamknięta forma, już jest już koniec, wszystko co będę zmieniał, tekst albo nie. Melodię, no co chcesz zmienić w tej piosence? Nie, absolutnie nie o to mi chodzi, tylko czasami wykonujemy w życiu pewne rzeczy i z perspektywy czasu później nam się patrzy, a kurczę, no takie śmiesznie to wygląda, nie? Były jakieś takie przemyślenia tej piosenki? Czy raczej po prostu zawsze patrzyłeś na to jako naprawdę dumny? A w stosunku do tej piosenki akurat nie było. Nie, a do innych było? Oczywiście. Do których? I dlatego ich nie gramy. Aha, dlatego nie gramy. Okej, okay. Patrzysz na utwór Mój Dom jako taki hymn trochę w polskiej muzyce rockowej? Znaczy ja nie traktuję tej piosenki, ja wiem, że ona jest tak traktowana, wiem, że ona w
w pewnym sensie spełnia taką rolę, ale, ale ja nie podchodzę do niej w ten sposób. To, to jest jedna z naszych piosenek, które, które gramy już prawie 30, już, no nie 30 lat, ale akurat gramy już prawie 25 lat, tak? Że... Przyjemnie nadal się grają? Tak. Tak? Odbiór na koncertach jest no, fajny. Widać było, bo jest fenomenalny. I zawsze tak jest często. Więc chyba dobrze. Za granicą chyba jeszcze podwójnie, nie? Tak. A piosenka Bierz Mnie, to jest prawdziwa historia? Wiesz, jak większość piosenek, to niekoniecznie odnosi się do faktów, które miałem miejsce. A wyjeżdżając na wakacje, tworzysz na wakacjach, czy po prostu odcinasz się totalnie od jakichkolwiek artystycznych kwestii? Nie. Wiesz, to jest tak, że jakby po czasie nie możesz zaplanować. Nie możesz sobie ustalić, że tak, dziś, w tym miesiącu stworzę 7 piosenek i one będą wtedy i wtedy. To się nie da tak. Więc po prostu albo masz pomysł, albo go nie masz. Jeśli masz, szybko go notujesz, żeby nie zapomnieć i tyle. Okej, ja wiem, że grasz na gitarze. Próbowałeś to robić kiedyś na album? Na płycie 10. Piosenka Jogos jest zagrana przeze mnie na ukulele, na gitarze akustycznej, na gitarze elektrycznej. Ale to jest dopiero pierwsza przy 10 albumie. Nic wcześniej się nie zdarzyło. Po co? Jak myślisz, wydaliście teraz płytę też numery w języku angielskim, a dlaczego tak mało zespołów z twojego punktu widzenia odnosi sukcesów, polskich zespołów odnosi sukcesy za granicą? Z takich najbardziej znanych to są akurat kwestii heavy metalowe, czyli Behemoth, Vader, gdzieś tam bratanki się trochę odbiły po Europie, Dolls Orchestra, tak poza tym nic. Nie mam pojęcia dlaczego, ja nie wiem, trudno mi na to odpowiedzieć, ja nie wiem, może to jest kwestia tego, że wiesz, żeby jakby zaistnieć na jakimś rynku poza Polską, tak? Polscy wykonawcy no, muszą, wiesz, śpiewać w obcym języku, to po pierwsze. Po drugie, to co śpiewają musi być zrozumiałe dla tych, których jest to język ojczysty. I wiesz, no trudno jest jakby mentalnie czasami, jeżeli nie mieszkasz, wiesz, no co z tego, że śpiewasz piosenki po angielsku, ale mentalnie jesteś po prostu gdzie indziej. Urodziłeś się w innym miejscu, wiesz. Trochę masz inne korzenie, wychowujesz się, myślisz w innym języku, tak? Wiesz, twoje myśli są w innym języku. Wiesz, to jest, myślę, że to też jest tego typu problem. Wiesz, to jest muzyka rockową, ona musi być szczera, przekaz musi być szczery. Absolutnie. No więc, wiesz, no, myślę, że to jest problem. Na ile wasze koncerty są wyreżyserowane? Nie są w ogóle wyreżyserowane. Każdy codziennie możemy was oglądać w nieco innej odsłonie. Zawsze celówka jest niepowtarzalna, tak? W waszym wykonaniu? Tak się wydaje. Tak się wydaje, okej. Okay. A jaka jest szansa? Więc wiesz, nie mam jej do pytania. No ale często na przykład rozmawiasz z publiką. Czy te teksty są powtarzalne, czy... To po prostu jest, akurat co ciśnie na język przyniesie. To jest kwestia chwili. Aha. A jak jest szansa zagrać się z Kubą Płociszem? Wrócił teraz na scenę. Nie ma takiej szansy, żeby zagrać z Kubą Płociszem. Wiesz, myśmy Kubę Płociszę wyrzucili dawno do zespołu. Nie ma powodów, dla których... No, nie znam powodów rozstania, dlatego... No ale też myślałem, że ktoś też o nich nie opowiada, więc my też nie będziemy o nich opowiadać. A myślę, że się wstydzi tego. Nie wiem, nie wnikam, nie taka moja rola. Czyli szansy nie będzie żadnej, żebyście na przykład spróbowali coś. Wspólny chociaż koncert, nie? Za dużo zrobili złego, wiesz. A, okej, okay. No to dobra. Dobra, dziękuję ci bardzo.